Witam. Dziś film o tym, czy aby C zaczął rosnąć jak kukuryku, coś tam i tak dalej, potrzebujemy poczekać, aż skończy się hype na Black Myth Wukong. Także o tym dziś film. Na początku samym małpa, w sumie też o małpie film, tylko że o czarnej małpie, a to żółta małpa. Strona do wymieniania swoich skinów. Wymienić sobie coś można, jeśli macie taką ochotę. Na przykład posnajpić też coś można. Crafty jakieś znaleźć. Spoko. Jeszcze Discord jest. Tam czasami się coś wysyła fajnego. Także spoko. A więc, przygotowałem wam Elden Ringa. Dlaczego? Żebyście zobaczyli, ile ludzi sobie gra w Elden Ringa. No i ogólnie w Elden Ringa gra dużo, mało, sporo, czasami bardzo dużo, czasami bardzo mało. Ale zjedziemy na sam dół, aby zobaczyć, ile ludzi grało na premierze. No i to było około 522 koła. Tak average. No czyli pewnie można przypuszczać, że z 600-700 koła przebiło. No, nawet w sumie widać po prawej stronie, ile przebiło. To trochę jestem taki sibili gubi. Ale no, około milion ludzi se nadupcało w Elden Ringa w momencie, kiedy on wyszedł. Potem ludzie go poprzechodzili. No to jak go poprzechodzili, to przestali w niego grać. Potem wychodziły jakieś DLC i tak dalej, no to pewnie gdzieś tam się umacniał Elden Ring, aż tutaj był ten dosyć duży skok, kiedy była ta chyba aktualizacja, z tego co pamiętam. Ja nie jestem znawcą Elden Ringa, to nie jest moja ulubiona gra w życiu i dopiero wtedy on sobie zaczął odbijać. Dlaczego wyciągam Elden Ring? No bo to jest gra z tego samego, tak jakby... To jest ten sam gatunek, który stanowi Black Myth Wukong. No i aktualnie Black Myth Wukong wyszedł. Tylko na pytanie, czy w ogóle można porównywać te gry do siebie pod kątem tego, że mają one podobny schemat. Pewnie będą miały podobny schemat, że jakby jedna i druga gra wystartowała bardzo potężnie. Jedna i druga gra przyciągnie masę ludzi do siebie. Ale Black Myth Wukong jest zupełnie grą dla innego odbiorcy. I trzeba przyznać, że no Black Myth Wukong to jest bardziej gra taka no chińska. Ona jest bardzo mocno, ona wygrywa w Chinach po prostu, bo jest o chińskiej kulturze i tak dalej. Więc tu trzeba im oddać to, że pod taki profil gracza po prostu to zrobili. I teraz pytanie jest następujące, czy Black Myth Wukong jest produktem, który właśnie się rozwinie na kolejnych i kolejnych graczy, że coraz to nowe osoby będą chciały go odkrywać i jakby będzie się on trzymał w czymś i będzie po prostu to takie przesunięte opadanie tej gry, opadanie tego hype'u. Czy on jakby tak samo wystartuje, potem ludzie go sobie poprzechodzą, no i po prostu będą już bardziej kampili na DLC i tak dalej. To jest właśnie to pytanie. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ my w Wukong jakby nie było... Jest grą, która chyba na samych w ogóle początkach, już w tym pierwszym dniu, z statystyk Steama wynikało, że sprzedała się w 1 900 000 egzemplarzy na samym w sobie Steamie. No co jest dosyć dużą ilością, no i teraz jest pytanie, ile ludzi po prostu weszło na Steama, doładowało te pieniądze, a ile ludzi na przykład sprzedało coś na rynku po to, aby doładować pieniądze, a ile ludzi na przykład miało już pieniądze na Steamie i zrezygnowało z zakupu czegoś na rynku po to, żeby kupić tę grę. No i to gdybyśmy tak mieli doskładać, wydaje mi się, że to przynajmniej szło w miliony złotych albo chociaż w dziesiątki milionów złotych takiego ubytku po prostu z rynku, gdzie cały obrót był no, zdecydowanie wyższy. Myślę, że to co najmniej z 5-10% ludzi mogło w ten sposób postąpić. Także to jakby... Taka jedna część. Dalej. CS aktualnie i tak rośnie. No to jest spoko ogólnie, że on rośnie. Jakby niech rośnie w najlepsze, jeżeli tak ma być. Chociaż szczerze jest to... W zależności do czego to mamy porównywać, nie? Czy mamy mówić, że co jest ważne dla CS-a, aby on drożał, czy mamy mówić, że co jest ważne, aby to ładnie wyglądało. Bo to, że ilość graczy wzrasta, no to jest taka rzecz, która ładnie wygląda, ale jak wiecie... Jakby nie do końca ona 1:1 koreluje z tym, co się dzieje na markecie. Kiedy liczba graczy tu spadała, market rósł. Kiedy liczba graczy tutaj rośnie, co i tak nie jest najwyższymi wynikami, to sobie przyznajmy, to nie są najlepsze wyniki, jakie ogólnie ta gra odnotowała, bo do piku z jeszcze poprzedniego miesiąca, z czerwca, trochę brakuje. No ale jednak jakby nie było, no rośnie, ale jednak rynek
no nie jest w takiej kolorowej sytuacji. Ja bym to ogólnie połączył ze sobą. Połączyłbym Black Myth Wukonga z tymi spadkami i po prostu z tym, że ktoś sobie przyszedł i wyciągnął te pieniądze. I gdybym tak miał obstawiać, to bym po prostu stawiał na to, że rynek Steam się będzie odbudowywał, jeżeli chodzi o CS-a samego w sobie, teraz w tych okresach. No i nie tylko CS-a, bo na przykład też Rasta. Tam też jakby poleciał, oj, tam są obniżki potężne. Są naprawdę mocno ciekawe i tu jest akurat. Tam się zrobiło w ogóle mega dużo okazji. Tak okazji w cudzysłowie, ale trochę tego się rzeczywiście wytworzyło. Chociaż na CS-ie aktualnie też trzeba przyznać, że no mamy ich całkiem sporo wśród różnych itemów. Nawet się zastanawiałem, czy nie zrobić filmu o tym, jak dziwne itemy w ogóle są podbijane w cenach i jak w ogóle szeroka gamma itemów jest dzisiaj na popycie, na przykład na buffie, ale to już jakby powiedzmy, że zostawię sobie jako temat jakiś tam poboczny tego filmu. No i co? Gdyby był ogólnie jakiś indeks CS-a, który można obstawić, w sensie jakiś indeks Steama, to myślę, że dzisiaj bym taki indeks longował. Chociaż, znaczy zależy, czy miałbym to robić na jakieś zakresy tygodniowe czy miesięczne. Myślę, że na miesięczny bym się pokusił o jego zlongowanie. Tak powiem, a zakres tygodniowy bym jeszcze przeczekał, żeby obstawiać. Tak bym to nazwał. Chociaż no to jest trochę tak, jakbyśmy mieli Esports Fire 300, nie? Gdybym miał przewidywać, co się będzie działo ze Esports Fire 300, to wydaje mi się, że nawet bym zaryzykował stwierdzenie, że do Szanghaju pewnie od dzisiaj wzrośnie. O tak to powiem. Nie wiem, czy będzie cały czas rósł. Tu już bym aż taki optymistyczny dla niego nie był, bo dużo rzeczy się jeszcze może wydarzyć, ale mamy trochę taki, bym powiedział, aktywny moment Valve na tym rynku, więc widać, że coś tam robią. Osobiście operacji się nie spodziewam w tym roku, jakby nie było. No nie ma, no raczej takie nastawienie prooperacyjne to nie do końca, ale byle żeby gdzieś tam doskonalili tę grę i jakby popychali to do przodu. Tak to powiem. Więc co? Pozostało nam zobaczyć, co się będzie działo z małpą tą. Jakie będą jej przyszłe tutaj, że tak to ujmę, wyniki? Czy poleci tak jak w zasadzie każda gra tego typu, czy po prostu poleci, ale trochę później? I ciekawi mnie, czy w ogóle ten rynek przez to się zwolni. Jakby, czy ludzie po prostu przeskoczą z jednej gry na drugą, czy jest to w ogóle coś takiego, że Black Myth: Wukong przyniósł mega dużo nowych ludzi? A wy możecie napisać, czy graliście w tę grę, bo z tego co widziałem na YouTubie, jak ona wygląda i w ogóle, to zajebista gierka ogólnie. I jakby ciężko odmówić jej, że jest źródło tego sukcesu, bo jakbym ja był fanem tego typu gier, no to byłaby to obowiązkowa gra do grania przeze mnie. Przynajmniej po tym, co gdzieś tam widziałem. A myślę, że takie wrażenia są dosyć istotne. Także to na tyle w tym filmie. No i co? Jo.